Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja oczywiście jestem Mózg i witam was w ten poniedziałek, czyli mamy podcast z procentami, jak to zawsze bywa, w poniedziałek o 16. Co dzisiaj poruszymy? Poruszymy sobie temat State of Play oraz Xbox and Bethesda Showcase, które były w tym roku, w czerwcu, także oczywiście jak zawsze, zanim zaczniemy, dobierzemy się do dobrego alkoholu. Tym razem będzie to takie oto piwko kraftowe, również z dużego Bena, Cloudy Napa. Jest to piwko puchate i mętne, jak mówi producent, soczyste, flagowe Napa, kusi tropikalnym, cytrusowym aromatem i lekką goryczką. Idealne piwo do picia patrząc w chmury. Granie takie patrzenie w chmury, także myślę, że może być adekwatne do tego, o czym sobie tutaj porozmawiamy. No, pachnie faktycznie goryczką. Czuć, będzie na pewno mętne, widać, że jest mętne. Zobaczymy, co to jest. Oby było smaczne. Ciekawe, czy przebije wiśnie w czekoladzie. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek kto wie, przekonamy się. Już prawie do końca i zaczynamy cudowny materiał. No, dosyć intensywny kolor, bym powiedział. Wygląda bardzo fajnie. Jeszcze mam zmrożony kufel specjalnie do tego wszystkiego, także zdrówko za materiał i rozpoczynamy oczywiście od początku, czyli od State of Play, które miało miejsce na początku tego miesiąca, także zdróweczko. Powiem wam, że lekka goryczka to nie jest. Wydaje mi się, że trafiłem w najgorszy z alkoholi i nie jest dopasowany totalnie pode mnie. No ale oczywiście wypijemy sobie. No ogólnie nie polecam. Nie polecam, chyba że ktoś lubi goryczkę i takie cytrusowe aromaty, no to jak najbardziej. Ale przejdźmy już do początku, do State of Play. Nie jest to poukładane tak, jak to powinno być, ale mniej więcej w miarę ma to ręce i nogi. Także jeszcze raz zdróweczko i zaczynamy. Resident Evil 4 Remake, który ukaże się 24 marca 2023 roku. To było ogólnie wiadome, wiadomo, że w końcu się pojawi ta gierka. Po tym jak już dostaliśmy remake'i 2 i 3, które przyjęły się wręcz fenomenalnie. Nie miałem okazji w nie zagrać, nie mam czasu na tyle serii, że tak powiem. Aczkolwiek Resident Evil 4 to jest gra, w którą grałem. Jedna z ciekawszych w ogóle. Myślę dlatego, że to jest jakby nostalgia. Ale taki remake myślę, że z chęcią bym przygarnął. Ja myślę, że wielu czekało na ten remake i wydaje mi się, że jest to jedna z takich pozycji obowiązkowych dla fanów Resident Evil i dla fanów takich no, gier o nieumarłych, zombie, infekcjach i tak dalej. Także no, Resident Evil 4 wydaje mi się chyba jedna z najmocniejszych pozycji w zestawieniu State of Play tak naprawdę i wątpię, by coś, co jeszcze wam opowiem, co jest na liście, mogło przebić tak naprawdę tę produkcję. Chyba, że dla was, ale wydaje mi się, że tak, jeśli chodzi pod publiczność taką ogólnie, to wydaje mi się Resident Evil 4 tak już na sam start wygrywa State of Play, według mnie. Kolejną produkcją było pokazanie Resident Evil Village, ale na PlayStation VR 2. Także tak samo jak było z Resident Evil 7, gdzie pokazał się na PlayStation VR. Tutaj mamy adekwatną sytuację z Village, który pokaże się na PlayStation VR 2. Nic, że tak powiem, innego niż zwykły Village. Po prostu w wersji VR i tak naprawdę tyle. Nie różni się zbytnio, praktycznie niczym się nie różni, oprócz tego, że mamy oczywiście na głowach Google, tak, świetnie powiedziałem, na głowach Google. Kolejną produkcją jest Horizon Call of the Mountain, również na PlayStation VR 2, który ma zaoferować nową, fenomenalną jakość. Brzmi dosyć ciekawie, aczkolwiek jak póki co dla mnie te gry z VR nie są niczym szczególnym. Tak naprawdę Half-Life Alyx jakby góruje nad tym wszystkim i nie ma niczego szczególnego na rynku. Także Horizon nowy na PlayStation VR 2 wydaje mi się, że to będzie na pewno ciekawe doświadczenie, ale czy jakieś szczególne nie wydaje mi się i nie jest to jakaś obowiązkowa pozycja. Zwłaszcza, że takie VR na pewno nie będzie zbyt tanią zabawką i wydawanie tak dużych ilości pieniędzy na takie gry VR nie jest na ten moment, że tak powiem, wskazane dla osób, które nie mają zbytnio dużego budżetu. Kolejnymi rzeczami są No Man's Sky. Na też PlayStation VR 2, także nic, jakby nie będę się w to wdrażał. Kolejna gra na PlayStation VR 2 oraz The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution, również na PlayStation VR 2. Ten, kto grał w The Walking Dead Saints and Sinners, wie, co to jest. Jest to rozdział drugi, Retribution. I znowu PlayStation VR 2, także znowu kolejna gierka na PlayStation VR 2, także dużo tych rzeczy na PlayStation VR 2. Sony bardzo to zachwala, aczkolwiek no,
Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś sprzęt aktualnie pierwszej szczególnej potrzeby, jeśli chodzi o gaming, i póki co jest ten, jeszcze nie jest aż tak bardzo rozwinięte, żebyśmy tak naprawdę chcieli grać w to, że tak powiem, dłużej i tak dalej. Wydaje mi się, że póki co wszyscy jesteśmy przystosowani do monitorów, telewizorów i jakoś nie zależy nam za bardzo na właśnie takich produkcjach, które są w goglach VR. Także odejdźmy już od tych gogli, to jest jakby cały segment tych gogli VR. Wrócimy do normalnych gier na konsole. Także kolejną rzeczą to jest to, że dowiedzieliśmy się, że Horizon Forbidden West dostanie tryb Nowa Gra Plus oraz poziom Ultra HD, czyli gra się rozwija, twórcy na pewno zarabiają, więc postanowili dać nam nową zawartość do produkcji. No, nie jest to szczególna informacja, nie wiem czy musiała być pokazana na State of Play. Jest to taki zapychacz. Gra może i jest dobra, ale czy trzeba się tym chwalić na, że tak powiem, State of Play, czy nie można było dać jakiegoś osobnego zwiastuna albo po prostu patcha? No, wydaje mi się, że można było dać. Kolejną rzeczą jest, według mnie, najbardziej ważna dla mnie przede wszystkim, jest to Spider-Man na PC, który trafi już 12 sierpnia 2022 roku właśnie na nasze blaszaki. Jestem niesamowicie zachwycony tym faktem, gdyż uwielbiam Spider-Mana, uwielbiam Marvela i pojawienie się Spider-Mana na PC to jest coś dla mnie bardzo ważnego, tym bardziej, że to jest ten Spider-Man Remastered i podobno ma pojawić się również Miles Morales, jednak póki co nie ma daty premiery, ale ta wiadomość jest dla mnie szczególnie ważna, gdyż dzięki temu być może Spider-Man 2, który ma trafić na konsolę, również pojawi się w przyszłości na PC. Parę lat oczekiwań to nie jest jednak za dużo, tym bardziej, że na PC również jest dużo gier i poczekanie 3-4 lata na jakąś produkcję, w tym wypadku na tego Spider-Mana, to nie jest dużo i jest to według mnie bardzo dobra wiadomość. A tym jestem zachwycony i nie mogę się doczekać. Na pewno 12 sierpnia będę już naparzał, że tak powiem, tego Spider-Mana codziennie po parę godzin, jak nie paręnaście. Także jestem zaciekawiony i mega trzymam kciuki, żeby to był przede wszystkim dobry port, aczkolwiek Sony bardzo dobrze portuje swoje gierki. Kolejną produkcją było według mnie trochę niespodziewane, ale trochę spodziewane, Street Fighter 6, czyli kolejna gra z serii Street Fighter, bijatyka, jak co kolejna odsłona, nowi bohaterowie, nowa grafika, nowe ciosy. Także tak naprawdę ja nie jestem, że tak powiem, bardziej, ja jestem bardziej Tekkenowy niż Street Fighterowy i nie zrobiło to na mnie szczególnego wrażenia, gdyż nie za bardzo przepadam za stylem, jaki oferuje Street Fighter. Wiem, że dla niektórych to jest coś pewnie niesamowitego i mega się cieszą z tej produkcji. Bardzo fajnie, kolejna odsłona, jakże cieszymy się, także mamy Street Fightera 6. Trochę dużo tutaj cięcia, ale wydawało mi się, że ktoś mi się dobija na chatę, także przepraszam za te szybkie cięcia. Przejdźmy do kolejnej produkcji, jaką jest The Callisto Protocol. Ogólnie gra jest od twórców Dead Space'a, nie ci co tworzą remake, tylko takich oryginalnych twórców Dead Space. I gra jest datowana na 2 grudnia 2022 roku i naprawdę żywcem przypomina właśnie Dead Space'a, klimat, jak to w ogóle wszystko wygląda, gameplay. Ogólnie wygląda świetnie przede wszystkim, to mogę powiedzieć, czuć tam strach. Dla mnie jest taki mix Dead Space'a z odrobiną gry od Frictional Games Soma, jeśli graliście to... jeśli graliście, to super, jeśli nie graliście, to mega wam polecam. Także taki The Callisto Protocol, ciekawe. Czy się skuszę? Nie wiem. Dead Space'a osobiście przeszedłem chyba tylko pierwszą część, drugi podchodziłem, jakoś mi nie pykło. Ale ten The Callisto Protocol wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie i graficznie robi mega, mega dobre wrażenie. Kolejną rzeczą jest Final Fantasy XVI, które jest datowane na lato 2023 roku. Czyli kolejna odsłona dla fanów Final Fantasy, to jest na pewno bardzo dobra wiadomość. Ja nie lubię tych klimatów, nie lubię gier z azjatyckiego rynku. Że tak powiem, bardzo mało co mnie przekonuje, ale myślę, że dla fanów jak znalazł i pewnie nie mogą doczekać się kolejnej odsłony z 16, że tak powiem, w tytule. Chociaż grach, z która to nie jest z serii, to już chyba 50, ale dla fanów pewnie kolejny łakomy kąsek do swojej kolekcji. Kolejną grą, chciałem powiedzieć rzeczą, kolejną grą jest Stray, która ukaże się 19 lipca 2023 roku i pojawi się ona też na PC-tach. Jest to gra o bezdomnym kocie w cyberpunkowym świecie. Takie mała gierka indie, też nic nadzwyczajnego, aczkolwiek wydaje mi się, że na jakiejś promocji wyłapać i sobie pograć taką gierkę, bo wygląda w miarę uroczo, w miarę ciekawie i może dać jakiś ciekawy przekaz, to będzie można, myślę, zagrać. Kolejną rzeczą, która się pojawi na konsolach Sony, jest gra Tunic, która już kiedyś była na Xboxie oraz PC-cie, a na konsolach Sony pojawi się 27 września 2022 roku. Także no, kolejna gierka zmierza z PC-ta i z Xboxa na Sony, gdyż jest bardzo wysoko oceniana i w końcu pokazuje się tam na PlayStation 4 oraz PlayStation 5.
Kolejną giereczką jest Roller Drome, która ukaże się już tego roku, w te wakacje, dokładnie 16 sierpnia. Jest to taki niby Battle Royale na arenie, gdzie poruszamy się na rolkach i zabijamy naszych przeciwników, a akcja rozgrywa się w 2030 roku. No, że tak powiem, nie jest to nic szczególnego, ale cóż, Sony powiedziało, że ma dla nas setki czy tam dziesiątki gier, już nie pamiętam, nowych, totalnie nowych marek, ale jeśli to mają być takie marki jak Roller Drome, no to, że tak powiem, nie jest to nic szczególnego i Sony naprawdę nie zachwyca swoją konferencją, nie robi nic szczególnego. Gdyż takie Roller Drome to wygląda jak gra, która ma być free to play albo co najwyżej kosztować 20 zł, gdyż nie jest to coś, co może zawojować rynek, czy że tak powiem, mieć dużo graczy, tak? No nie wiem, no, przynajmniej według mnie. No i ostatnią rzeczą już, która pojawiła się na State of Play, być może to się minąłem, być może nie, jest to Season, A Letter to the Future, gdzie jest to indyk, gdzie wcielamy się w postać, która nagrywa dźwięki, robi relacje ze wszystkiego, co widzi w okolicy, może zsiąść, ponagrywać. No, taki ciekawy indyczek z jakąś fajną opowieścią. Ma się ukazać tej jesieni 2022 roku. Tak, tej jesieni i tego roku. Także jeśli chodzi o State of Play, to naprawdę tyle. Według mnie najciekawszymi rzeczami to jest Resident Evil 4 Remake, Spider-Man, który ma trafić na peceta, The Callisto Protocol i tak naprawdę w sumie według mnie to jest tyle. Według mnie ta, że tak powiem, State of Play było bardzo słabe, nic szczególnego. Wydaje mi się, że można było dać o wiele więcej, pokazać coś więcej, ale no niestety brakło tutaj według mnie Spider-Mana 2, brakło gry o Wolverine, także mogło być mocniej, nie jest mocno. Także jeśli chodzi o State of Play, to by było ode mnie tyle. A teraz oczywiście napijemy się wybitnego piwka, zanim przejdziemy do Xbox and Bethesda Showcase. Także przygotujcie się i lecimy dalej. Xbox and Bethesda Showcase. Redfall, który datowano na wrzesień tego roku, wygląda dziwnie. Jest to gra od twórców Dishonored. Mnie gry od twórców Dishonored nigdy nie przekonywały i ta nie wygląda, żeby miała mnie przekonać. Także no, jakaś gra o wampirach w miasteczku, a kooperacja, no totalnie, że tak powiem, przejedzony już, jakby to powiem, motyw gry. W sensie to, co robi Dishonored, to zawsze jest mniej więcej w tym samym stylu, w tym samym feelingu. I Redfall nie zapowiada się tak naprawdę na nic nowego i wygląda jak bardzo generyczna gra. Tak naprawdę z PlayStation 4 z poprzedniej generacji. Także, no, Redfall niczym nie zaskoczył. Kolejną giereczką jest Hollow Knight Silksong, który w dniu swojej premiery trafi do Game Passa. Jest to kontynuacja właśnie Hollow Knighta. Także, no, kolejny fajny indyk. Fajnie, że trafi do Game Passa. Nie trzeba będzie, że tak powiem, wydawać na niego dużej ilości gotówki. Także kolejny indyczek, bardzo, bardzo fajnie. Kolejną grą jest A Plague Tale Requiem, czyli kontynuacja świetnej produkcji. Niestety nie miałem okazji ukończyć, gdzie skończyłem w połowie, ale graficznie jest naprawdę fenomenalnie. Ma pojawić się jeszcze w tym roku, także wydaje mi się, że dużo osób będzie na nim czekać, gdyż jest to dosyć w miarę intrygująca produkcja z dosyć ciekawą historią. Także Requiem jak najbardziej dobry tytuł na konferencję, ale przejdźmy już dalej. Kolejną giereczką jest High on Life, gra twórców serialu Rick and Morty. W zwiastunie mogliśmy usłyszeć już właśnie głos i Rickiego, i Mortiego. Także wydaje mi się, że to może być bardzo dziwaczny, ale ciekawy shooter. Na pewno w miarę możliwości się w niego zaopatrzę, gdyż bardzo mnie zaintrygował, zwłaszcza, że uwielbiam Ricka i Mortiego i bardzo ciekawi mnie, co ci twórcy mogli wymyśleć w kwestii właśnie gry komputerowej. Także na pewno czekam ten tytuł i oby okazało się, że będzie on, że będzie dobry. Nie jakiś wybitny, ale wydaje mi się, że na pewno dosyć ciekawe to będzie i jakieś grono swoich fanów na pewno zbierze. Kolejną ciekawą informacją jest to, że do Game Passa trafią gry Riot Games, tak jak League of Legends i tym podobne. No wiadomo, te wszystkie gry są darmowe, jednak w Game Passie będziemy mieli odblokowaną zawartość do tych gier. Czyli jakieś skiny, jakieś tam umiejki, nie wiem co to dokładnie jest w tych grach Riotu, bo nie grywam w nie, ale jak wiemy, w każdej grze free to play można coś kupować, więc tam już trochę tej zawartości będzie. Ciekawy ruch ze strony Microsoftu. Wydaje mi się, że parę osób będzie mogło skusić się na Game Passa. Jest to jakieś kuszenie tym Game Passem, tak? Jednak jak już się kupi tego Game Passa, w ramach tego, żeby dostać te rzeczy do League of Legends, to jednak być może spojrzy się i zostanie na dłużej. Także kolejna ciekawa zagrywka ze strony Microsoftu, aby zachęcić kolejnych użytkowników do korzystania z ich usługi. Pojawiła się również Forza Motorsport, która wygląda obłędnie dobrze.
Miałem okazję grać tylko w Forza Horizon 4 i już bawiłem się świetnie, wbiłem około 200 godzin w parę miesięcy, tak już naprawdę pod koniec życia tej gry. Forza Motorsport, czy mnie zaciekawi? Nie wiem, bardzo rzadko grywam w gry torówki, aczkolwiek Forza to kwestia tak naprawdę, no jest to dobra gry, jest to zawsze grywalna, dobra gierka, świetnie się to prowadzi wszystko, także wydaje mi się, że będę mógł się skusić, w zależności oczywiście od ceny, z jaką wyskoczą twórcy. Aczkolwiek wydaje mi się, że znajdzie się również dużo, sporo fanów po prostu, którzy będą chcieli zagrać w tę Forzę. Także Forza wydaje mi się jedną z mocniejszych rzeczy właśnie na tym evencie od Xboxa. Kończymy z Overwatch 2, który ma pojawić się we wczesnym dostępie za darmo 4 października tego roku. Overwatch to niestety nie moja bajka, nie lubię hero shooterów. Aczkolwiek wydaje mi się, że dużo osób też jest bardzo sceptycznie nastawionych do Overwatcha 2 ze względu na to, że wygląda on niemalże identycznie jak pierwsza odsłona i nie oferuje aż tak dużej zawartości w porównaniu właśnie do pierwszej. Także wydaje mi się, że dużo jakby niuansów się z tym wiąże, dużo hejtu na pewno leci na to. Także Overwatch 2, no wydaje mi się, że to nie jest nic potrzebnego na rynku i Overwatch 1, w sensie Overwatch 2 jest potrzebny na rynku, ale nie w takiej formie, jaki został po prostu zapowiedziany przez Blizzarda. Kolejną gierczką jest ARA i History Untold, czyli konkurent Civilization. Ja jestem bardzo ciekawy, gdyż uwielbiam Cywilizację 5, zresztą o tym wiecie, jeśli widzieliście moje poprzednie materiały. Ja w Cywilizacji 5 mam 1400 godzin, zapatrywałem się na Humankinda, jednak on za bardzo mnie do siebie nie przekonał po, że tak powiem, materiałach, które prezentował. Aczkolwiek ten ARA, no, pokładam w nim nadzieję, gdyż czekam na dobrego konkurenta, na dobry zamiennik dla Cywilizacji 5, gdyż Cywilizacji 5 już gram od wielu lat i chciałbym w końcu przesiąść się na coś innego i mam nadzieję, że właśnie ta historia Untold, ARA, że tak powiem, spełni moje wymagania i wskoczy na po prostu na miejsce Cywilizacji i będzie naprawdę dobrą giereczką. Kolejnym rzeczem jest to, że Fallout 76 zostanie DLC od tytułu The Pit, gdzie udamy się do Pittsburgha i to udamy się już tam jesienią 2022 roku. Także kolejny dodatek, Fallout 76 w końcu chyba jest według mnie grywalną produkcją. Sam nie grywam Fallouta, ale wiem, jakie kontrowersje były z tym na początku. Także w końcu trafia tam dużo zawartości, już jest to w miarę grywalne i wydaje mi się, że sporo fanów sama gra ma już, że tak powiem, na rynku. Ark dostanie kontynuację, jest to Ark 2. Kontynuacja pojawi się w 2023 roku. Ciekawe, w zwiastunie pojawił się Vin Diesel. No, niemałe zaskoczenie, Vin Diesel w Arku. No, jest to ciekawe. Pierwsza część przy okazji jest rozdawana za darmo, także jeśli jej nie macie, możecie sobie hapsnąć ją na Steamie i ogrywać w zupełności za free. Nie ma, dodatki trzeba oczywiście kupić, ale sama podstawka jest darmowa, także wydaje mi się, że sporo graczy teraz będzie. Kończym jest to, że Forza Horizon 5 łączy siły z Hot Wheels, jak to miało w wypadku Horizon 3. I dodatek pojawi się już 19 lipca 2022 roku. Także dla fanów szybkich, małych samochodzików, szybkich kółek, na pewno jest to dobry dodatek. Kończym jest to, że Scorn w końcu ma datę premiery. Pojawi się on 21 października 2022 roku. Jest to dziwny science fiction horror, który bardzo przypomina mi Agony. Agony nie było zbytnio udaną produkcją, aczkolwiek Scorn wygląda naprawdę przerażająco, jest straszny. I on był o wiele lepszy niż Agon. Tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Kolejną rzeczą jest to, że pojawi się Naraka Blade Point. Gra z PC-ta, gdzie podobno jest bardzo dużo graczy. I gra ukazać się on 23 czerwca 2022 roku na Xboxa. Jeśli to oglądacie, to prawdopodobnie to już się pojawi, albo coś takiego. Także jeśli macie Xboxa, to będziecie mogli zagrać Naraka Blade Point. Kolejną rzeczą jest Flintlock, które się pojawiło w 2023 roku. Jest to gra, gdzie trafiamy do zapomnianego przez bogów świata i mierzymy się tam z różnymi, że tak powiem, trudnościami losu. Wygląda to na typową grę akcji, nic szczególnego, ale jakiś tam indyk czy coś takiego mógłbym to tak nazwać. Tak naprawdę kolejna z gierek, która niczym nie zachwyca i nie jest niczym szczególnym. Kolejną rzeczą jest Minecraft Legends, który ma się pojawić w 2023 roku. Jest to giereczka, która jest strategią taką akcji, dużo akcji się tam ma dziać, wygląda ciekawie dla fanów Minecrafta jak najbardziej, wydaje mi się to może być trafione. Mieliśmy już, no wiadomo, oryginalny Minecraft, mieliśmy Minecraft Story Mode od Telltale, mieliśmy Minecraft Dungeons, czyli mieliśmy Minecrafta w wersji Diablo, a teraz będziemy mieli Minecrafta w wersji strategicznej. No ciekawe, Minecraft bije w różne tony i wydaje mi się, że różnie te gierki się sprzedają.
Także kolejna gierka z uniwersum Minecrafta, jak najbardziej wydaje mi się, będzie zachwycać i będzie się sprzedawać. Diablo 4 również pojawiło się na tym konwencie. Diablo 4 pokazała nam Nekromantę, kolejną klasę, także fenomenalnie. Hype jest nakręcany, aczkolwiek po niestety bardzo słabym Diablo Immortal, którego jeszcze nie miałem okazji zagrać, ale w końcu chcę wypróbować, gdyż już na moim dysku siedzi od dnia premiery, ale nie miałem okazji go ruszyć. I co ciekawe, Diablo 4 będzie mieć crossplay między PC-tem a Xboxem, także bardzo fajnie, mam już meczków na Xboxie, także będzie grane i jak najbardziej wciąż czekamy na datę premiery Diablo 4, wciąż nic nie mamy, nic nie wiemy. Dowiedzieliśmy się również, że Persona, hity, że tak powiem, PlayStation, trafi na PC-ta oraz Xboxa już 21 października tego roku. Nie jest to gierka typowo dla mnie, ja nie lubię, tak jak mówiłem, azjatyckich gierek i ta już w ogóle jest tak mega ultraazjatycka, co bardzo, bardzo mnie odpycha. Także, no, jeśli ktoś jest zainteresowany, to być może się w tym odnajdzie, jeśli ktoś lubi takiego typu gierki właśnie, no to wydaje mi się, że będzie mógł się w tym pobawić. Kolejną rzeczą jest Wulang Fallen Dynasty, które się pojawi w 2023 roku. Jest to gierka o walce z demonami, aczkolwiek gra wygląda bardzo generyczną. Jest to, wydaje mi się, że to jest gra. Ona wygląda, jakby miała pojawić się na Xboxa 360 i Xboxa One. Coś takiego. Graficznie niczym szczególnym nie zachwyca. Jest to kolejna z gierek zapychacz po prostu na rynek, która wątpię, aby zrobiła jakąkolwiek tak naprawdę furorę. Kolejną rzeczą jest Starfield już. Starfield, który ma się pojawić w 2023 roku na Xboxa oraz PC-ta. Starfield, czyli co? Czyli Skyrim w kosmosie. Gra wciąż korzysta z tego tak naprawdę, no, zmodyfikowanego silnika, tam Creation Engine bodajże. Do tego nasza postać ponownie nie będzie mówić. Widok będzie z oczu bohatera w trakcie dialogów. Także cofamy się do 2001 roku z Morrowindem. Mówimy się dalej cały czas w to samo. Aczkolwiek wygląda graficznie zachwyca i pomimo wszystko wydaje mi się, że będzie to ciekawe. No, doświadczenie w kosmosie ma oferować naprawdę dużo zawartości, także pomimo wszystko na pewno zakupię i pobawię się pobawię się w grze Bethesdy na innych planetach. Poskaczę, poeksploruję i zobaczymy, co będzie z tym Starfieldem. Czekamy, premiera już w następnym roku. Kolejną rzeczą jest to, że Kojima Productions ogłosiło współpracę z Xbox Game Studios, a nowa gra jest w produkcji. Było to bardzo hejtowane przez fanów Sony, gdyż oni chcieli po prostu grę na konsolę Sony, a niestety Kojima przyniosło się do Xboxa i być może to wskazywać na to, że kolejna gra od tego studia nie pojawi się na platformie od Sony. Jest to smutna wiadomość dla fanów Sony, zwłaszcza tych, którzy chcieliby na przykład zobaczyć Death Stranding 2 tam. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiemy póki co żadnych, że tak powiem, nie ma informacji. I ostatnią rzeczą chciałbym wam powiedzieć, to Stalker 2 został przesunięty na 8 grudnia 2022 roku. Wszyscy wiemy, czyja to jest wina. Oczywiście tej przeklętej, że tak powiem, wojny, która rozgrywa się na wschód od naszego kraju. Twórcy musieli uciekać z kraju i niestety wszystko to sprawiło, że Stalker został przesunięty. Data póki co jest nieznana. W tym materiale byłoby to już tak naprawdę na tyle. Xbox i Bethesda Showcase. No, że tak powiem, tak naprawdę jedyne, co mi tam zaciekawiło, to Starfield. Choć nie zupełnie. I w sumie tak naprawdę chyba tyle. Jak patrzę po tej liście, to konferencja Xboxa była naprawdę bardzo, bardzo słabiutka. Jeszcze gorsza niż ta od State of Play, chociaż ta State of Play tak naprawdę nie była jakoś wybitnie mocna. Nie pozostaje nam nic, tylko czekać na jakieś kolejne eventy, jakieś kolejne informacje o tych gierkach. Jeśli was coś zainteresowało, to napiszcie co, z chęcią wdam się z wami w jakąś dyskusję. A to będę chciał się z wami pożegnać, tylko oczywiście jeszcze napijemy się tego piwa, które niezbyt mnie zachwyciło. Tak naprawdę Cloudy Napa nie jest tym czymś, czego się spodziewałem, 6,5% ma. Cóż, także zdrowie, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Trochę poplątany, trochę pojąkany, ale też robiony w miarę na szybko, także was przepraszam, ale nie mam za dużo czasu, gdyż aktualnie w pracy u mnie jest straszna, zła sytuacja i jestem w niej nad wyraz, bardzo często, także zdrowie i oby kolejne materiały były już troszeczkę, że tak powiem, z głową robione. A więc, jeśli ten materiał wam się podobał, zalajkujcie go, gdyż bardzo motywuje mnie to do dalszej pracy oraz rozwija mój kanał. Zasubskrybujcie również, aby nie przegapić żadnego podcastu z prezentami czy innych filmów na moim kanale. Ja się z wami żegnam, także do zobaczenia, do widzenia i cześć. Czołem, panie i panowie.